Hej, hej, witam was serdecznie z tej strony Przemko. Zapraszam was na kolejny odcinek Farminga 19 na serii Sam w domu. Dzisiaj znowu nie jestem sam. Kaśka przyjechała do pomocy, tak została i pomoże mi dalej tutaj z wapnem. Witam. Tak, to oczywiście Tomo z tej strony. Tak. Zapierdzielamy. Znaczy z jego strony. Z naszej strony. Dobra. To Tomo będzie robił i ja bryknę dalej, może kombajnować, chociaż tak nie chciałbym na każdym odcinku tylko kombajnem jeździć. Ale w każdym razie zaprowadzę tam przyczepę. Cholera. Zaprowadzę przyczepę i wrócę najwyżej. Za ciężką nogę mam. I wjechałem przez płot. Dobra. Aha. To gdzie mam jechać w ogóle? No masz te pole 7 obok ten. Które? No te co zbierałeś słomę. Ale które ma... A, ósemkę mam, już wapnąłeś. Czekaj, teraz ci powiem. Ósemkę i siódemkę. Ale siódemka wymaga założenia. Nie patrz, bo ja mam orkę wyłączoną. Aha, czyli... Czyli to mogę sobie wyłączyć? Aha, czyli oba pola do tego, dobra. Mam nadzieję, że starczy ci towaru. Nie wiem. To się zobaczy, jakby to gdzie to skup? Tam gdzie jest sklep, to tam trzeba jechać dalej kawałek i kurczę dupo będzie w Sochasu. Aha. Żeby nasypać. Zresztą ja i tak kupię wózek widłowy, to będę sobie wózkiem tam palety nakładał i przyczepko przywoził w paletach też, nie? Żeby tak nie jeździć. Aha. Za każdym razem. No tak. Czternaście tysięcy. O cholera, o. Zepchało mnie do tego. Prawie do wody. Jakby się fizyka zmieniła, czy by się wyglądało. No wiesz, nie powiem ci dokładnie, jak to wygląda tutaj. No to rura, nie? To jedziemy sobie. Dobra, przyczepę odczepić na razie. Mam nadzieję, że cena nie spadnie. Może nie. W sumie to ja i tak na razie tam nie mam co robić, muszę zostać. Poczekam, jak ty skończysz. Nie, to jeszcze jeden kombajn ukoszę. Nie, że tam wiesz, mam 87 tysięcy teraz na koncie. Wózek widłowy, jak kupię, on jest w różnych. On 37 tysięcy kosztuje, drogi trochę, nie? Nie, dlaczego? Ale kupię. O, lagło. No bo kupię. To później wiesz, będę mógł kupować tam, nie? Bo i tak nasiona będę musiał przywieźć, wiesz, jeszcze tam nawozy. Ale te poleża na górce, to mnie ściąga w lewo. No fizyka, bo... fizyka jest ciekawa. Ale kurde, ja wapnuję, to muszę kurde z drona, bo nie widzę, nie? No. A szkoda towaru, nie? Żeby tak zakłady robić. Jeszcze fajnie wygląda to wapnowanie jak z zewnątrz. Jak dla mnie fajnie się kurzy. No. Nie wiem, co wszyscy narzekają na ten, że kurz w trakcie koszenia jest, wiesz, że jest optymalizowany, że laguje. Ja tam jakoś nie mam lagów, jak koszę ze środka. Słuchaj, on pewnie to pisał. Osoby, które mają słabego pezyta. No i nie gadaj, bo Bohun też tak mówił. Nie słyszałem o niego takiej rzeczy, ale ja tam nie narzekam. No ja też, ja nie mam żadnych problemów. Jedyne lagi, jakie mam, to te lagi serwerowe. Ja jedynie to lagi serwera, albo to, że u mnie się coś pobiera. No jak Windows na przykład, nie? Mimo tego, że ja mam wyłączone aktualizacje, to oni tak sobie... Włącza sam dziad i tyle. No.
No ale co zrobię? No nic nie zrobisz, no. Albo ma po prostu źle ustawione te. Ktoś źle ustawione grafikę, nie? To prawda, Farming nie jest tak wymagającą grą, ale no jak każda gra ma swoje te. Na przykład cienie. Ja sobie zmniejszyłem trochę, bo one najbardziej, że powiem, zżerają zasoby komputera, nie? Ja mam wszystko na maksa. No. I to nie tylko w Farmingu, ale w każdej grze, no to wiem. Mam zmniejszone cienie, bo to mi nie jest aż tak potrzebne, nie? Ja wolę mieć wysoką jakość tekstury niż cień. Taki, nie wiesz. Ja chyba tą serię, to ten odcinek jeszcze nagram OBS-em, a później chyba to będę jednak nagrywał, ale tylko tą serię, nie? Bo tutaj, nie, tutaj odcinki będą, wiesz, po 20 minut, tam 20 z kawałkiem, albo niecałe 12, niecałe 20, wiesz, to po prostu nie będą wielkie, olbrzymie pliki, to ja tu będę nagrywał sobie akszynem i na Full HD, nie? No, a OBS-em bo ta mapa, nie, OBS-em na 720 nagrywam, nie? No to jest HD. No ale to, ale nie, nie Full HD. No nie tylko za 70. No, a jeszcze, do tego później YouTube swoje też robi, nie? No. Także jakoś jest do dupy, a jak już jeszcze jednak nagram na Full HD, no to też inaczej, a ta mapa naprawdę jest godna, żeby i te tekstury tu wszystkie, żeby pokazywać to tak, jak wiesz, jak ja to widzę, nie? No, ale ty też masz tekstury zmienione, mapy. No tak. W ogóle gry całej, nie? Tak. Bo na dedyku też masz chyba. No tak, no bo teraz bo nie zmieniasz tekstur w mapie, tylko zmieniasz normalnie w plikach gry, nie? Podmieniasz tekstury. Dobra, jechać teraz znowu wysypać. I tak nie wiem teraz co tutaj kurczę dalej, czy jechać tam do ciebie już siać, ale jeszcze nie zebrałem, a już będę siał. No nie wiem. Muszę dalej trochę odjeżdżać, bo ta rurwa później przez tą przyczepę mi tu przeskakuje. Tylko że kurde, no szkoda pieniędzy, jak cena, kurde, to oczywiście trwa zapisywanie, jak przerzucasz. Co, ja i cały czas trzyma się cena, to można jej żeby zostawić. A co do tego by zagowało wszystkie? To jeśli chodzi o obiec, mam 4800, to spokojnie mi starczy dla tego siwka. I 22 tony słomy mam, to jest też dobrze. 2000 litrów. Bo zapis był, nie? Jak przeskodzisz do menu, to wiesz, to zapisuję. Ale to jest a ja mam administratora i dlatego ciebie też chciało, nie? Ale to jest tylko na single player, nie? A komuś kurde zarysowałem samochód. No po co tam wyjeżdża? Więc ja za bardzo wyjechałem. Jak dwa odcinki, kurde, z samego koszenia soi, to tak średnio będzie to wyglądało. No, ja zmieniłem funkcję. No ty tak, ja, a ja nie. Dobra, panie, gdzie jest ten sklep? W sumie... to czekaj, w sumie to ja zrobię inaczej. Wsiądę w ciągnik i jadę do sklepu już. Ale gdzie jest sklep? No nie wiesz gdzie jest sklep. Nie wiem. To zobacz na mapce sobie, no. Drugi raz gram w tę grę. Blisko, całkiem blisko. A wapno? Aha, tu, dobra. Kawałek dalej, tylko tam dół pocofnie, bo później byśmy ciężko objechać to do wapna, kurde.
A muszę jechać przez gospodarkę. No, Tak się. do głównej ulicy i w lewo. Ale powiedzmy, które to jest główna ulica. No właśnie, to tak ciekawie jest pozaznaczane, nie? Obserwam, że to jest szare, grube na mapie. No. No, jeszcze się jadę do sklepu, to. Będziesz widział, gdzie jestem. A tu jest jakiś pusty plac. No, kawałek jest pustego i ten placek jest jeszcze mój. W razie czego będę mógł sobie coś tam dostawić, nie? I w lewo mówisz? I w lewo, no. I ja będziesz prosto jechał tą główną, to na sklep najedziesz. Jaka mam jakiś. A tu już masz pusto, wysypałeś wszystko? Jeszcze nie, ale muszę dosypać, bo mam 10%. Aha. A jedno pole dopiero zrobiłem. Cholera, jak tu jechać? Stacja benzynowa. Gdzie tu skręcić? Jedź prosto. Już mnie powinieneś widzieć. Ja się widzę, tylko gdzie. Gościu się nawet nie zatrzymał. Tylko mnie przestawił. I tu wiedz, gdzie ja wjechałem. A co jeszcze pro? No. Prosto przyjedź. A tu? Czy przeszedł ciągnik? Dalej jedź, dalej jeszcze musisz jechać. Bo musisz tu wjechać, tu. Bo tu jest, są dwa skupy. I tutaj trzeba dupą wcofnąć do triggera będzie, gdzie ja jestem. Także tu musisz dać. Daj sobie tutaj w tą stronę i tam dupą cofniesz, nie? Bo tu jest to. Bo tam jest ciężko wyjechać, wiesz? Przez popłocie trzeba jeździć. Widzisz już ten baniak, widzisz? No taką jakby Jakby Silosik. serio. No, jakby Michał tam stąd. Dobra, Taki a ja zrobię zakupik. Michałku. No, taki Silos. Zakupik Nie zrobimy. zależy. Mógłbyś teraz mnie kupować? Bo cofam. No dobra, to poczekam. A ile ona ma w ogóle? Też 12 ton. Dobra. Wapno. Nie, no, powiem ci, że takie odcinki na pół godziny to da radę robić. No nie? W ogóle. Teraz tak, nasiona. Trzeba kupić przynajmniej ze dwa. Nawet dwa, dobra. I nawozu też kupić ze dwa na razie. Dobra. A I czekaj, teraz tak, do wózeczka. dlaczego ty mi kazałeś tu cofać? Bo tam jest ciężko objechać, ja jak idziemy, to zobaczyłem. Tędy tu, tu po lewo. Łatwo tej za duży, to tak. Ja bym się zmieścił. A ty wolno jadę, nie? A ty kupuję? Ja już kupiłem. Ale ten. Teraz załaduję i zawiozę tam, bo tu mam nasiona i nawozy, nie? Ty naprawdę mam, o Jezu, człowieku. Nie przychodź, kiedy ja jadę. No oni tak nie patrzą, wiesz? To samo samochodami jak jadą. Co? Kurde, ile tam, bo nie widzę dobrze. Dronem, kurde, latam po drzewach. Trudno.
I tak będę musiał później zainwestować jeszcze w jedną taką ładowarkę, żeby ona mi tu przy sklepie stała, nie? A to nie możesz zainwestować w tej? Albo sobie ją wwozić? Gdzie będę woził? No na przyczepę. Na przykład. A kurde, ale tędy, bo... A cztery zawiozę te paletki. Nie będę się tu męczył z tym. A panie, tu chyba będę dwa razy jechał ze skupu, nie? Bo widzę, że duże pole. Trochę wie. 900 stopni to przy tym to jest trochę za dużo. Znowu nie zmieniłeś profilu? No bo mi z automatu ładuje na ETS-a, nie? No bo globala właśnie wie. Zapewne. Ale co, ten ciągnik postawiłem? No ja dla mnie trochę przybliżka, ale... Jeszcze nie chciałem tam nic mówić. Dobra, aby stało. No. Ja chyba będę jechał dookoła pola. Będzie szybciej. No, taka robota. Ale powiem ci, że fajnie jakby ci od Firminga dali taką aktualizację, no. Że każda jakby tekstura, czy to mokrego piachu, czy żwiru, czy wapna, dawała swój kolor brudu. No. To by było fajne. I tak no, będę musiał wrócić tutaj potem. Wózek. Dobra. Zapiąć pasy, żebym tego nie pogubił. A, tylko dwa. Więcej mi nie złapie. Co więcej to chyba nie potrzeba. Dobra, podpiąć i jedziemy. Jeszcze ja na podwórku to podejrzewam, że tymi widłami powinienem pościągnąć. Tylko, że to się może zbugować, nie? Tak. Jaka fajna tekstura w tego. Wody. A tu było tylko zwykłe błoto, nie? No jadę, bo ciężarówka jedzie. Ja nie wiem. W tym farmingu teraz to sobie on nie nosił, to sobie buduję. Fajna ta przyczepka jest. A to jest to z modyfikacji, nie? No tak, załamana. O kurna, gdzie wlazła mi w przyczepę, no to jest pipa wołowa. Nawet kierunkowskazy działają. Kupujesz tam wapno? Wapno? Nie kupowałem. A co, potrzeba wapna? No już pół zbędnika nie ma. A jeszcze... Kurde, co tu wymyślić? Zastanawiam się, czy na wapno to silosa tutaj nie kupię, wiesz, tego do kupowania. No jak, nie.
pasy odpiąć. Zobaczyć, czy to zdejmę tym. Ale walną. Zapomniałem, że to nie jest takie skrętne jak ten. No nie jest skrętne, bo ma ten przód skrętny, nie. A nie wiem. Ale zdejmę. Dobra. Dobra, na razie byle jak to postawię. Później sobie to poukładam. Ale ciągnikiem już nie umiem ze środka, bo nie widzę wiesz czego. Widły jak tam pasują, nie? A ja w ogóle nie umiem ze środka operować widłami. Później najwyżej wózkiem, jak przyjadę, to poukładam po prawie. Zresztą i tak nie lubię za siebie. Powiem ci, że tymi małymi maszynkami się bardzo fajnie gra. No i ja powiem ci, że prawie wszystkie wymieniłem u siebie tam jak gram na dyżyku. Ciemnik sobie wymieniłem z dużego na mały. No ja też tam, nie wiem czy widziałeś, Maseje dwa kupiłem. Ja widziałem twojego kurde Amazona. O te. Przytargał do mnie na gospodarkę. A, ale on był wypożyczony tylko. A. Ale wyglądało to zarąbiście, nie? No. Gdyby ten ciągnik go by go, to by go rozerwał, nie? No. Jakby ustawił kurę w ziemię. Najgorsze jest to, że ja kurna nie bardzo umiem zawsze z zewnątrz iść z tymi maszynami tam. Nie, to nie właśnie ja nie umiem ze środka. Jak mam jechać z A do B to tak. Ale tak pracować na polu to nie. Dobra, tutaj za odjechać. Nie wiem jak ty, ale ja jestem po robocie. Już po robocie? Tak. Ustaw. 12 nie wiem, ton. Nie wiem gdzie go postawić. Chcesz to go podczepić pod tą przyczepę? Kogo? A, ty już zrobiłeś wszystko? No. Trafisz tam jechać, do gdzie konie są? Nie. Bo byś... Schowaj tego znaczy nie, bo on jeszcze będzie potrzebny tam na tej... Ja go tu postawię. Mam się podczepić pod tę przyczepę? No. I zaprowadzi mi tam i do koszenia się skosi i jedź za mną. Ej, ładnie wygląda ten zestaw tam twój. Mhm. Nawet. Czekaj, zatrzymaj się tu. Na razie się zatrzymałem. Widziałem, że się właśnie zatrzymałeś. Bo mi koło poskosiło. Tam, czekaj, tu.
A te wszystkie budynki, jak owce, konie, to były od razu postawione, czy stawiałeś? Były. Od razu w mapie były, dlatego jest ta paczka do mapy, nie? O, ja tutaj tak postawię to. O, i już wapno jest, nie będzie daleko, trzeba jeździć. No. Jedziemy. 5000 mnie kosztował ten biznes, żeby tak daleko nie jeździć. A nie 4? 5. Tam 4 widziałem. Zostało mi 25 000 tylko, ale jeszcze soję sprzedam, to jeszcze tak źle nie będzie, bo mi na nawozy starczy i na nasiona. A jeszcze chciałem przynajmniej ze 20 000 kredytów spłacić, nie? Ale pewnie nie dam rady z tego sezonu. Panie, przez wodę? A co to? Płytko. Śmieszą mnie te kałuże w Farmingu 19, bo już zrobili kałuże, niby to fajnie wygląda, ale jak koń przyjdzie, to tak wygląda, jakbyś po lodzie jeździł, nie? Poślady zostają. Tak. Trochę to no zrobili. Fajnie jakby te kałuże były głębokie, to się koło się zapadło i był ten, tak jakbyś jechał po błocie, nie? No. Żeby się koło uwaliło. Chociaż. O Jezu, pod górkę. I co się mam tu zabrać? Nie, tylko się zostawić tutaj ten. Ja będę kosił później ten, poza odcinkami, tą soję tutaj, nie? Do końca. A gdzie ty stoisz? O. I dobra, kombajn też chyba prawie pusty. A czekaj, ja muszę wjechać na pole. No tutaj się. Tu od razu wjedź w lewo i gdzieś tutaj na tej łączce zatrzymaj. Niech stoi. A po... I będziemy kończyć odcinek, bo już 27 minut. No. Dobra, to ja go tu stawiam. No, fajnie się tu stoi. Dobra, to co, przy nim się pożegnamy, nie? No, także w tym odcinku to wszystko. Plan na do zrobienia zrobiony. Tomek tam te pola zawapnował. Oba zostanie, to pole zostanie wielkie do zwapnowania. Ale to chyba nie tyle. Nie no, no już wiesz. No to już... musisz skosić. Tak, to jak skoszę, to później tam się, tutaj się zawapnuje, tam się puści, bo kupiłem do siewnika, kupiłem tą bronę, żeby nie jeździć, wiesz, osobno kultywatorem, osobno no, tym. Ja zrobię to samo u siebie. No i wiesz, to tak jakoś tam poleci, no niestety 3 metry, ale jakoś się muszę radzić. Dobra, no, także my was gorąco pozdrawiamy, zapraszamy was do kolejnych odcinków. Na dzisiaj to wszystko, do zobaczenia, cześć. Siema.